wieczór, witam Państwa po meczu Tatryski Podhale Nowy Targ STS Sanok. Proszę Państwa, no po, jak Państwo mieli okazję śledzić to w internecie, ciekawym meczu, nadal jesteśmy na swoim lodzie niepokonani i kilka słów komentarza do tego poproszę trenera gości. No, troszkę mecz nie ułożył się dla nas w naszej myśli. Pierwsza tercja przegrana 3-0 na pewno ona zdecydowała o wyniku. Indywidualne błędy popełnione w tej tercji, też mnóstwo kar, 12 minut kar to jest zbyt dużo. Czy one były prawidłowe czy nie, to jest bez znaczenia. Tak czy tak 6 minut, 6 kar to jest naprawdę za dużo, nie możemy tylu kar robić, musimy tego unikać. No, w następnych tercjach było już dużo lepiej, mniej kar. Można powiedzieć, walka i mecz trochę się wyrównał, 1-1, druga tercja. Prawie do samego końca 1-1 w trzeciej tercji. Też głupi indywidualny błąd na 6 sekund przed końcem, dostajemy szóstą bramkę. No, to trochę brak odpowiedzialności przez niektórych zawodników. Gratulacje dla trenera za kolejne zwycięstwo u siebie. Dziękujemy. Panie trenerze, kilka słów na temat dzisiejszego meczu. Ja myślę, że na pewno nie był to mecz jakichś górnych polotów, porywającym, tak powiedział. Myślę przede wszystkim tak, to podstawowa sprawa, ten mecz był po prostu szarpany, rwany, tak się odnosiło wrażenie, że był zdecydowanie szarpany, rwany, nie było w tym nim takiej dynamiki, płynności gry. Myślę, że duży wpływ na to miała na pewno również bardzo duża ilość kar, można powiedzieć, gry 5-5 w pierwszych dwóch tercjach było, można na palcach policzyć tak naprawdę. W pierwszej tercji my więcej w przewadze, w drugiej Sanok zdecydowanie więcej w przewadze i tak naprawdę te dwie tercje, no to wiadomo, kiedy jest duża ilość kar, szczególnie tych dwuminutowych, to ta gra nigdy nie jest płynna, nigdy nie jest widowiskowa, bo ta optyczna przewaga przenosi się raz na jedną, raz na drugą stronę, więc myślę, że to duży wpływ miał na to właśnie ta przez te dwie tercje, ta ogromna ilość kar z jednej, z drugiej strony, jaka była i dlatego ten mecz miał taki charakter szarpany. Przez całość. No myśmy wypracowali sobie tą przewagę przez te dwie tercje znaczącą, 4-1 i tak naprawdę w trzeciej tercji graliśmy bardziej spokojnie, a jeszcze do tego wszystkiego dołożyliśmy dwie bramki, także myślę, że w przekroju całego meczu myślę, że wygraliśmy zasłużenie i cieszy nas kolejne zwycięstwo, ale tak jak mówię, no, pomału lepimy ten skład jak możemy. Panowie, jakieś pytania? Tak, zastępuje go trener, bodajże tydzień temu, o ile dobrze pamiętam, musiał wyjechać ze względów rodzinnych, choroba matki, musiał wyjechać, więc muszę go zastępować. Kiedy wróci, naprawdę nie wiem. Zawrócił się w składzie Dermana, on już zawodnikiem Sanoka, czy już nie? Tak, oczywiście jest naszym zawodnikiem, ale od tygodnia, od może 5 dni nie trenuje, leczy kontuzję kolana. No, jak widać, mieliśmy tylko 3 piątki. Cały tydzień trenowaliśmy w 7 obrońców i w 8 napastników. Troszkę tak, można powiedzieć, za mało, żeby gdzieś tam zaistnieć, wygrywać. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie drużyna zostanie jeszcze wzmocniona. Dziś tak dosyć szybko został zatwierdzony Azari, który moim zdaniem pokazał się z dobrej strony. Mieliśmy równe 3 piątki. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będzie, że ten skład będzie, że kadra nasza będzie troszkę szersza. Z Brugałą. Nie wygląda to na pewno dobrze. Wstępna diagnoza lekarza mówi o naderwaniu lub zerwaniu wiązadeł krzyżowych kolana, więc tutaj wygląda na to, że Robert jest wyłączony na bardzo długo. Czy
robi się dramatycznie, tak? Bo po Tychach tracimy Jaśkiewicza jeszcze, tak? W niedzielę po meczu z Tychami tracimy Jaśkiewicza ze względu na to, że wyjeżdża na zgrupowanie na Mistrzostwa Świata do lat 20, więc tak naprawdę zostaniemy na czterema obrońcami. Tak, w jaki sposób z racji na taką sytuację nie będziecie próbować jakoś nie opóźnić ten jego wyjazd? No on już żeśmy opóźnili wyjazd o tydzień, bo zgrupowanie kadry już zaczęło się w poniedziałek, więc tak naprawdę już opóźniliśmy o tydzień, więc tak naprawdę trudno mi powiedzieć, czy będzie na to zgoda związku, żeby chociaż jeszcze jeden mecz, no ale to też trzeba rozumieć pewną sytuację, że od 9 nie wylatują na Mistrzostwa Świata, więc zostanie tak naprawdę trenerowi kadry 8-9 dni od poniedziałku do Mistrzostw Świata, więc no, też trzeba rozumieć jakby ich pozycję i trzeba też jakoś iść na rękę, a też poszli nam na ten tydzień w tej chwili oni tak naprawdę. W związku z tym no na pewno nie jest to teraz komfortowa sytuacja i mogę tylko tyle powiedzieć, że oczywiście zgłosiłem sygnał do pani prezes, do zarządu, żeby w takiej sytuacji trzeba po prostu jednak mimo wszystko postarać się o jednego, no w tej myślę napastnika, przynajmniej chociażby jednego napastnika no, na ten moment, w jakim teraz znaleźliśmy się. I zobaczymy, czekam na jakby na zielone światło w tej kwestii od pani prezes, od zarządu. Tak naprawdę podobno najwyżej się skończyło w tym momencie już, tak? Myślę, że już się naprawdę skończyło. W tym momencie naprawdę się skończyło. To wszystko, dziękujemy, żegnamy z Nowego Targu i zapraszamy na najbliższą niedzielę ponownie na obiekt przy ulicy Parkowej. Dobranoc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you.